longer open up, I saw my soul good. Witam, tu Sławek. Czas kolejny na następny filmik o rynku krypto na 13 września 2018. Gdy Wam się podoba ten filmik, łapki do góry, subskrybujemy. No i jakoś razem przeżyjemy te masowe spadki na tym rynku, a specyficznie z altcoinami. Pytanie jest, czy altcoiny przeżyją? No oczywiście, jak widzimy, trend jest taki, że alty są mniej więcej niszczone ostatnio. Tylko powiem, jak to naprawdę jest, jak to wygląda. Kiedy Bitcoin, można powiedzieć, albo idzie 1%, albo 2% do góry, albo w dół, alty są niszczone. Oczywiście akurat teraz, kiedy kręcę ten filmik, jest troszeczkę na zielono, minimalnie dla niektórych altów, ale z reguły tracą bardzo dużo i to tym bardziej, gdy porównujemy do ceny Bitcoina i jak Bitcoin się trzyma, porównując do reszty tego rynku. Ok, od razu zaczynamy. Market cap, kapitalizacja rynku 195 miliardów. Było to jeszcze gorzej. Skoczyło to, powiedzmy, około troszeczkę mniej niż 10 miliardów w ostatniej dobie. BTC Dominance jest gdzieś 56 z kawałkiem. Też doszło do naprawdę krytycznej i nowego szczytu co do BTC Dominance. Było gdzieś 58%. Tak jak mówię, dalej sądzę, że dojdziemy do 60%, że przewaga będzie w samym Bitcoinu. Ok, od razu możemy zerknąć na najważniejsze wiadomości, co się dzieje. Tutaj jest oczywiście pytanie, czy krypto już umarło. No bo Bitcoin się zatrzymał na 6400, altcoiny też. Mamy teraz trochę taki odwrót, trochę tłumaczę to. Ale jest jeden analista, który twierdzi, że nie. Też mogę rozważyć bardziej, czemu Bitcoin tak dobrze się trzyma. Można przetłumaczyć to, patrząc na tutaj jeden dniowy wykres, trzema sposobami, co się dzieje, jak ja na to patrzę, czemu akurat Bitcoin lepiej stoi, porównając do tych altcoinów, o których mówimy, że są ostatnio niszczone. To jest pierwsze, dlatego, bo no, jest taki tok myślenia, że około 6000 jest koszt kopania Bitcoina, czyli miners, ci co kopią, po prostu oni nie pozwolą, żeby to upadło i dokupują, albo po prostu przestają kopać i to jakoś stabilizuje cenę. Pierwsze wytłumaczenie. Drugie wytłumaczenie to jest bardziej takie hipotetyczne, może tylko plotka, jest to, że CBOE i CME razem po prostu muszą utrzymać market cap powyżej 100 miliardów, bo oni mają te futures kontrakty i bez tego po prostu nie mogą prowadzić kontrakty. Okay. Oczywiście to jest, może być tylko plotka, ale to jest takie, no, szeroko omawiane teoria. I trzecia jest taka po prostu, że Bakkt, właśnie ta platforma, która mi się wydaje jest najważniejsza wiadomość w tym roku, kiedy oni wprowadzą tą nową platformę, na której będziemy mogli po prostu kupować futures kontrakty i te futures kontrakty będą rozwiązane w samym Bitcoinu, czyli sama giełda musi trzymać właśnie Bitcoin, otrzymać te prywatne klucze, private keys do Bitcoina. Podobno tak, jakbyśmy trzymali złoto, a nie, że ktoś trzyma za nas nasze złoto, czy nasze srebro, nasze metale szlachetne, tak to tłumaczę. To po prostu oni teraz właśnie dokupują.
No i dlatego ta cena jest jakoś tak, nazwie to, stabilniejsza. Okej, tylko tyle chciałem powiedzieć. Zobaczmy trochę głębiej, co tu widzimy. No, mniej więcej, jak mówię, idziemy przez jakiś czas, cały czas w bok. Nie ma dużych zmian. Okej, następny artykuł. I to jest właśnie najlepsze wytłumaczenie, czemu Ethereum spada. Oczywiście mówiłem, że ostatnich chyba trzech filmików zawsze było jakieś wytłumaczenie, które naprawdę rozważało sytuację z Ethereum i że jest strasznie słaby, sypie się niesamowicie. Nawet najgorzej z tych większych krypto. Akurat w tej chwili się odbija, oczywiście chyba to by już był doł, to doszło do krytycznych poziomów. No i to jest, tutaj jest artykuł, że po prostu tłumaczy, że BitMEX, oczywiście to jest ta giełda, która ma tą dźwignię, którą możemy używać aż do 100 razy, żeby obstawiać czy shortować Bitcoina. Niby oni mają też sposób właśnie shortowania Ethereum, tylko to dochodzi do 50x, czyli 50 razy więcej niż my, co posiadamy, możemy obstawiać przeciwko Ethereum, że spadnie w dół. I nawet to jest takie niezdrowe, nazwie to tak, określę to tak, że nawet niby nie trzeba trzymać samego Ethereum, żeby używać właśnie ten sposób na BitMEX, żeby shortować Ethereum. I tutaj jest artykuł, że Ethereans są źli z BitMEX. Mi się wydaje, że BitMEX to jest niedobre i niezdrowe dla tego rynku. Gdyby zniknął ten BitMEX, mi się wydaje, że to by było lepiej dla rozwoju tego rynku. Oczywiście ja tylko mówię to z punktu widzenia długoterminowego inwestora, ale gdy po prostu teraz przeskoczę i jestem swing trader, też to robię na mniejszej skali, wtedy mi się wydaje, że BitMEX jest dobrą rzeczą. Oczywiście możemy rozważać ten temat, ale nie będziemy wchodzić w takie skrajności. Każdy ma własną opinię i oczywiście, tak jak mówię, gdy nie gramy długą grę, trzeba zmienić naszą strategię. Też chciałem pokazać tutaj, co się dzieje z Ethereum. Tutaj jest znowu wykres i pokazuje shorts na Ethereum. Widzimy, że są rekordowo wysokie. Nawet sam wykres pokazuje, że tak, ludzie shortują Ethereum i niszczą te krypto. Okay? Strasznie się męczy. Moja opinia, i że w tej chwili po prostu wchodząc w Ethereum nie jest najlepszy pomysł. Okay? Oczywiście musimy sobie zdawać z tego sprawę, co się dzieje na tym rynku i to nie jest zdrowe. Idziemy dalej z wiadomościami. To jest następny, teraz jest to Ethereum Classic, że ma być połączenie z uTrust, to jest platforma płatności, takie jedno rozwiązanie, to jest bullish dla Ethereum Classic. Zobaczmy, czy w ogóle jest jakieś odbicie na ETH Classic. Tutaj jest, nawet nie odbiera ten rynek w tej chwili. Mniej więcej mi się wydaje, że Ethereum Classic jest też kontrowersyjne. Oczywiście mówiłem dużo plusów o tej krypto. Powiem, że mniej więcej jestem neutralny do pozytywny. Nazwę to tak, gdybym mógł to określić w ten sposób. Następna wiadomość. Litecoin jest teraz dołączone do fiat pary, czyli można używać dolara bezpośrednio, żeby kupić Litecoin na Bittrex, i to jest kolejne krypto, które po prostu możemy kupować od razu używając dolary na tej giełdzie. To jest pozytywne na Litecoin, i też Litecoin spadł ostatnio do poniżej 50 dolarów. W tej chwili jest trochę powyżej i
to był nowy rekord od mniej więcej jednego roku. Niesamowite są te dołki z tymi altcoinami. Jest nieciekawe. Patrząc dalej na wiadomości, tutaj chciałem tylko raz, dwa omówić najważniejsze, nie otwierając te artykuły. Bitway, oni są poważnym konkurentem ostatnio co do Bitmain. Mi się wydaje, że dużo rzeczy wyszło z Bitmain, które działa przeciwko właśnie temu mining pool. I to jest od kiedy chcieli prowadzić ten IPO i wejść na rynek tradycyjny. Dużo rzeczy wyszło, które po prostu no, szkodzi ich wizerunku. I to jednym z tych jest, że po prostu bardzo dużo trzymają tego Bitcoin Cash. Oczywiście, tak jak mówię, też jestem neutralny co do Bitcoin Cash, ale Bitcoin Cash masowo spadł od tych szczytów, które no, przebił wcześniej w tym roku. I teraz Bitmain ma potężną torbę, którą trzyma. I nawet oni są w takiej sytuacji, że raczej nie mogą sprzedać tego Bitcoin Cash, bo po prostu ta krypto by miała kompletne samobójstwo, by był krach. I teraz nieciekawe dla nich, ale co do tego artykułu, Bitway wprowadza jakąś nową kumparkę, która będzie jeszcze lepsza niż ta, która jest używana przez Bitmain. Czyli rywalizacja rozgrzewa się. Zobaczmy, co jeszcze można tu omówić. Raz, dwa. Binance no, ma te partnerstwo na Malcie z, można powiedzieć, giełdą tradycyjną. Mają otworzyć jakąś platformę razem. Binance, tak jak mówię, od jakiegoś czasu, można powiedzieć, nawet moja ulubiona giełda, na której można kupować bardzo dużo różnych altcoinów i po prostu oni tam cały czas próbują się wbijać w ten rynek i może jednego dnia wprowadzić właśnie te fiat pary, czyli pieniądz fiducjarny. Tutaj zobaczymy, czy są też jakieś wiadomości, które są warte raz, dwa omówić. Jest OKX, prezes, który był aresztowany, dzisiaj był wypuszczony, niby, że coś tam jest insider trading, czyli korupcja. Zerkniemy na tą tabelę, co jeszcze można omówić. No, mi się wydaje, nawet gdy ta słabość będzie dalej z Ethereum, Ripple po prostu przeje tą numer 2. Iż to się wydarzyło, ale to było na tej potężnej pompie, co miał Ripple. Niektórzy ludzie się pytają, czy Ripple dojdzie do $100. Mi się wydaje, że to nigdy nie dojdzie do tego, bo po prostu ci, co się pytają takie pytania, nie rozumieją to, że jest różnica między total supply i circulating supply. Tutaj jest miliardy tych różnych tokenów. Z tego punktu widzenia nigdy nie dojdzie tak wysoko. I tylko tyle chcę powiedzieć o tym. Pytanie jest, gdy Ethereum no, upadnie, to czy jest ktoś, co może przejąć tą pozycję, czyli jako platformę? No, mi się wydaje, że w tej chwili IaaS ma bardzo dobrą szansę. Już ma produkt. Dalej jestem bullish z tą kryptą, nawet gdy się sypie. Ok, zobaczmy jeszcze coś jeszcze. Widzę, że Monero jest w top 10. Była taka chwila, że Monero przejęło Cardano. Cardano, tak szczerze mówiąc, jest 45% skończony z testnet. Czyli jeszcze mają dużo i brakuje im długo czasu, żeby po prostu dokończyć ten testnet. Gdzieś w 2019, najprędzej, gdyby to miało się wydarzyć. No. IOTA ostatnio bardzo dobrze zarządza. Mieli to potężne partnerstwo z Fujitsu. Mi się wydaje, że to jest przełom. Dobra krypto. Dash jest dobre właśnie dla tych państw, które mają te kryzysy walutowe, inflacje, hiperinflacje. W tej chwili lubię Tron lepiej niż Neo.
Ethereum Classic, już mówiłem. Binance Coin, Utility Token, nie można co za dużo powiedzieć o tej chwili. VeChain mamy dzisiaj, odbicie dość dobre. Jedna z moich ulubionych krypto i tylko trzeba sprawdzić i zrobić własne badania, ile partnerstw i z kimi oni robią te partnerstwa. Powiem Wam to, że gdyby rynek był neutralny, albo nawet dość dobry, to VeChain to by po prostu wybuchał przy tych wiadomościach. Niestety, kiedy te wszystkie partnerstwa były ogłoszone, rynek był mocno bearish. Nazwę to tak, określę to tak. Tezos, już mówiłem, też dużo ostatnio. Dogecoin widzimy w ostatnim tygodniu 32% do góry. Te, no, ich społeczeństwo jest naprawdę mocne. Te Doge Ethereum, te smart contracts, które chcą wprowadzić, no, dalej im daje jakiegoś kopa na zielono. OmniSgo, banking dla tych, którzy nie mają, czyli bankowość dla tych, którzy nie mają kont bankowych w południowo-wschodniej Azji. Nano dzisiaj pompuje, szczerze mówiąc, Nano ma najlepszą szansę w tej chwili, ja tak sądzę, żeby było adaptowane jako czysty pieniądz. Najwyżej jesteś fanem Bitcoin Cash, to oczywiście będziesz brał, no, mocną opinię przeciwko, co ja powiedziałem, ale patrząc na to neutralnie, na te wszystkie krypto, mi się wydaje, że ta technologia tak najlepiej pasuje do tego właśnie. I dzisiaj widzimy bardzo pozytywny dzień dla Nano. Verge, no, nawet nie ma sensu mówić, Verge jakoś dzisiaj pracuje na zielono, idzie do góry. Są jakieś tam wyjątkowe, które pompują, które po prostu nie znam, nie wiem, nie sądzę, że jest warto wchodzić, nawet tym bardziej, gdy to pompuje i tak, to jest teraz mega ryzykowne wchodzić w altcoiny. Oczywiście, gdy gramy długą grę i przebadaliśmy te nasze ulubione alty, to jak najbardziej, ale rynek jest słaby, trzeba być naprawdę ostrożnym, zobaczmy, co jeszcze można powiedzieć. Decentraland, też ciekawy projekt. Można kupować cyfrową nieruchomość i potem może jednego dnia rozwinąć i może wprowadzą, gdy się rozwiną odpowiednio, właśnie te virtual reality, czyli nakładasz ten kask i jesteś w innym świecie. To jest ich wizja. Niesamowity, super. Na pewno to jest przyszłość. W jakiejś tam przyszłości. Zobaczmy, co jeszcze można zobaczyć. Jakiś APIS też tu pompuje 116. Ja obecnie też mogę powiedzieć, że widzimy takie pompy wyjątkowe dla takich nieznanych krypto. To jest punkt widzenia, że po prostu te alty tak dużo osłabły i straciły kapitalizację, że niektóre jakieś są wyjątkowe krypto z drugiej czy trzeciej, nawet może z czwartej strony, nie dużo pieniędzy potrzebują, żeby po prostu przeskoczyć z tych innych stron i wylądować na pierwszą stronę. I to jest tylko taka pompa. Nazwę to tak, sproszę to tak, bo po prostu nie poznaję. I nawet mi się wydaje, że w tej chwili nie ma sensu badać. Oczywiście jak zawsze się dzielę z moją informacją, to jest w sensie edukacyjnie, rekreacyjnie, nazwę to tak. Polecam wszystkim robić własne badania i rozbudować ten portfel, że połowa Bitcoin, 25% większe altcoiny, czyli ci powyżej 1 miliard i potem następne 25% w takie bardziej ryzykowne, gdy mamy chęć do tego, to jest, mi się wydaje, nadal bardzo dobry, rozbudowany portfel i podejście do krypto. Oczywiście są ciężkie czasy dalej, mamy teraz trochę odbicie na tym rynku, no, zostawię na tym. Gdy Wam się podobał ten filmik, łapki do góry, subskrybujemy, trzymajcie się.